przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 na godzinę, niezależnie od miejsca, zagrożone będzie mandatem minimum 1500 zł. Wyprzedzanie na ciągłej linii, przejeździe kolejowym lub innym niedozwolonym miejscu, nie niżej niż 1000. Szeryfowanie, jaka pedalska nazwa, co? Czyli na przykład tamowanie lub utrudnianie ruchu, ale także wjazd na skrzyżowanie, z którego nie ma możliwości zjechania, co najmniej 1500. Prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień 1000. Spowodowanie kolizji 1500, najmniej. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu lub wchodzącemu na nie też 1500. A tutaj zobaczcie, co piszą. Warto przy tym pamiętać, że wchodzenie na przejście wcale nie oznacza przełożenie nogi nad krawężnikiem. Wystarczy, że pieszy wyraźnie zamanifestuje zamiar wejścia na pasy, na przykład zbliżając się do nich. Co to znaczy, kurwa, zbliżając się? Co zbliżenia dokona? Na ile? Na kilometr? Na metr? Na centymetr? To jest wszystko tak robione, żeby dymać. Dymać go ja! Omijanie opuszczonych szlabanów przed przejazdem kolejowym lub ruszenie przed całkowitym ich przeniesieniem, podniesieniem minimum 2000 zł. Taki sam mandat czeka na kierowcę, który zdecyduje się wjechać na przejazd, choć nie ma możliwości kontynuowania za nim jazdy. Niewskazanie osoby, która kierowała pojazdem w czasie popełnienia wykroczenia, będzie oznaczać grzywnę w wysokości 8000 zł. Jeśli zdecydujesz się opłacić mandat kartą na miejscu, jego wartość będzie obniżona o 10%. Dziękujemy wam, łaskawcy. Dziękujemy. Przekroczenie prędkości o ponad 30. Było 300, jest 1500. I tu w procentach 500%. Dobra, nie będę dalej. Wyprzedzanie na miejscu niedozwolone. Było 300, jest 1000. Tamowanie, utrudnianie 200 na 1500. Prowadzenie pojazdu bez uprawnień 500 na 1000. Spowodowanie kolizji 500 na 1500. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu 350 na 1500. Omijanie opuszczonych lamów 300 na 2000. Niewskazanie sprawcy wykroczenia 500 na 8000. 1600%. I zobaczcie, jakich mamy łaskawców. Kilka dni temu Sejm obniżył te kary. Zobaczcie, jacy to są, kochani, jak Obajtek. Obajtek powiedział, żeby nie moje starania, to benzyna byłaby po 7, a tak jest tania, jest tylko po 6. Wiecie, że te kretyny się na to łapią? W pierwotnej wersji projektu zakładano, że górna granica mandatu za przekroczenie prędkości o 30 na godzinę wyniesie 1500. Podczas prac w komisji złagodzono ją jednak i w założeniu mandat za to wykroczenie będzie mógł wynieść maksymalnie 800 zł. No, Jezu, no tak wspaniałych tych, no to ja nie miałem takiego rządu jeszcze nigdy. Za spowodowanie wypadku lub kolizji, której skutkiem będzie powstanie obrażeń, kierowca zapłaci nawet 1500 zł. 1000 zł trzeba będzie zapłacić za jazdę bez uprawnień, a 2000, jeśli zostaniemy przyłapani na tym wykroczeniu drugi raz. Na przykład tego samego dnia, nie? 2000 zł mandatu zapłacą kierowcy także za wjeżdżanie na przejazd kolejowy, mimo opuszczonych lub tego opuszczonych się zapór. Ale to i tak kara niewspółmierna zagrożenia, jakie jest przez nich stwarzane. Nie uda się nam wymigiwanie, kto siedział za kierownicą, kiedy fotoradar zrobił zdjęcie i nie można na podstawie niego ustalić osoby prowadzącej. Jeśli na żądanie uprawnionego organu właściciela auta nie wskaże, kto w danej chwili kierował, wtedy wykroczenie to będzie zagrożone karą nawet do 30 tysięcy. Tutaj w jednym artykule mam niewskazanie sprawcy wykroczenia 8 tysięcy grzywna. Aż grzywna, nie mandat, już grzywna, co? A tutaj mam już do 30 tysięcy, więc albo od 8 do 30, albo łaskawcy zmniejszyli, nie wiem, z 30 do 8. Wydaje mi się, że... Zresztą nieważne. Słuchajcie, wszystko nieważne. Ja się pytam, jaka w takim razie, jeżeli ja nie wskażę człowieka, który kierował, bo to będzie na przykład biedny człowiek. Inaczej, ktoś bardzo, bardzo biedny pożyczył samochód, nie wiem, jakiemuś komuś, kto coś zrobił, ale wie, że jeżeli
nie wskaże, to zostanie zabity. No i tego nie zrobi. I ten biedny człowiek, który te 1500 czy 2 zarabia, on dostanie 30 tysięcy mandatu? Ale jak powie, no ja się boję wskazać, to proszę wskazać, policja pana tu ochroni, tego. Ludzie, ludzie! Oni mówią, że to jest dla naszego bezpieczeństwa. A to jest ciekawe bardzo, bo dla naszego bezpieczeństwa nic się nie robi. Cały czas w większości sklepów są sprzedawane materiały, znaczy artykuły trujące, nafaszerowane glifosatem, czyli materiałem niebywale rakotwórczym i masą innych rzeczy. I tutaj nikt się nie martwi o nasze bezpieczeństwo. Czy kłusownicy nadal będą dostawali pouczenia? Lub 500 zł, lub będą uniewinniani w sądach, tak jak jest to obecnie? Bo gdyby to było dla naszego bezpieczeństwa, jestem w pełni za. Jest to hipokryzja, a hipokryzja jest czymś gorszym od oszustwa. To jestem przeciwko. Jak to jest, że biednego Polaka będą jebać po całości, a Eskimosa, który rozjeżdża kobietę na pasach, ta kobieta niedługo umiera, Eskimos nie ma ważnych badań i jakichś tam dokumentów, nie wiem, czy prawa jazdy, czy czegoś tam, i jest uniewinniany przez Sąd Najwyższy. O czym my mówimy? O jakim prawie? To jest gorzej jak za Hitlera, kurwa. Tu, kurwa. To jest, kurwa, niebywałe. Ja myślałem, że nie ma możliwości, żeby było coś gorsze od patologii obywatelskiej czy NSDAP. Okazuje się, że jest! A najlepsze to jest Ricardo albo mistrzu. Mistrzu to mówi tak. No ale podnieśli tą pensję, no to i trzeba podnieść i ZUS. No to ciekawe, kurwa. Bo od momentu, kiedy, kurwa, PiS został szefem, to z 1000 na 1500 poszedł ZUS. To znaczy, że co? Że o tyle procent podniosły się pensje? Na przykład jak te mandaty niektóre, o 1600%, tak? Podniosły się pensje? Kurwa. Pogadać ryby mam, czy nie? Nie. Jakie ryby? Nic nie pokazujemy, nic nie... Uważaj, ale nie pokazuje się w ogóle, niech się sami uczą. Ty no, wkładał cię, nie wiem, ojciec czy matka na dupę dziewczyny i popychała cię? Czy ojciec? No nie! No sam uczyłeś się dymać, nie? Tak. No to kurwa, teraz uczysz wędkarstwa ich? No to tak jakby na dupę i popychał, kurwa, powiedział. Tutaj weź tak, weź tak, weź opak. Co, kurwa, jakiś w ogóle ten, no. Poza tym uczenie, jakie uczenie? Proszę tutaj, uczył Marcin Marcina, on głupi jak świnia. Wody wyrybione, czy ja więcej zarabiam jak na początku lat 2000? Pięciokrotnie mniej! A dlaczego? A właśnie dlatego, bo nie ma nadzoru i nie ma kar dla meneli, narkomanów, wędkarskich, kusoli, trollingowców tam, gdzie nie można trollować, ale na zwykłego Polaka jest ba. Ale nie na każdego, bo niektórzy będą mogli dalej rozjeżdżać ludzi. To dla niektórych nie ma kary. Dlaczego? Dlatego, że są swojakami. Jeżeli będziecie mieli... Będziecie chrzczeni noże, czyli kawałek skóry na Wacławie będziecie mieli obcięty, jesteście bezkarni w kraju, gdzie rzekomo rządzi Polak. To jest nieprawda. Ich nie interesuje bezpieczeństwo, tylko i wyłącznie kasa. Dziecina taka, kilkunastoletnia dziewczynka, umarła na mukowiscydozę. Bidulka, zbierali dla niej, nie wiem, 1 000 000 zł na jakąś... specjalny lek, nie doczekała się bidulka, umarła. Zobaczcie, są pieniądze na marsze sodomitów. Jakieś, w ogóle słuchajcie, nie jesteście w stanie wyobrazić sobie, ja siedziałem w tej jebanej polityce, to wiem, nie jesteście w stanie wyobrazić sobie, ile w ciągu jednego dnia jest w całej Polsce różnych spotkań samorządowych, rządowych, jakichś takich stowarzyszeń zakładanych tylko po to, żeby kasę wyrobić. To są setki dziennie takich spotkań. Na to miliony złotych dziennie są wydawane. To jest w ogóle niepotrzebne, wręcz szkodliwe. Na takiego dziecinę nie ma.
to nie tylko to dziecko umarło, bo takie dzieci to wiele dzieci dziennie przez to umiera. A na takie rzeczy szkodliwe są, rozumiecie? Na marsz sodomitów jest. Przebierają się za zwierzęta, za diabły. Chodzą na czterech kończynach, na smyczach. Wyglądają jak kutas Lucypera. I na to są pieniądze. A na biedną dziewczynkę, na te biedne dzieci, które potrzebują pomocy, bo nie są w stanie rodzice, nie są tacy, że 100 milionów na jednym dealu zarobili, tak jak na przykład jeden doradca Tuska. Nie mają takich możliwości. To nie ma i umierają, bo to są Polacy. My, Polacy, jesteśmy gnębieni tak samo jak za okupacji szwedzkiej, tak samo jak za okupacji prusko-austriacko-rosyjskiej, tak samo jak przez Niemców, przez bolszewików i przez bolszewików po wojnie. Jesteśmy teraz ze wszystkich stron dymani, we wszystkie otwory, nawet i pod pachy, kurwa. Tak, dlaczego? Bo wy, kurwa, jesteście za to winni. Powtórzę jeszcze raz, grzech zaniechania. Nie buntuje ta się, to będą was, kurwa, za chwilę będą was ruchać w dupę. I będą podatki 99%. Bo się nie buntujecie. Jak cię teraz złapią? I ten mandat, to powiesz tak, to dla dobra? Dla dobra narodu to zrobili? Przecież tak jak byliśmy w Szwecji, jak rozmawialiśmy, to mieliśmy tych tłuków tam kilkunastu, to tak jak sobie usiedliśmy, no to wiedzieliśmy, że to wszystko tłuki i się śmieliśmy do siebie, tak? I potem, jak sami byliśmy, to rozumieliśmy, że to tłuki. I wiem, że nie jesteś głupi facet. I co? I teraz powiesz Don Ricardo, że no tak, no to jest potrzebne, bo zrobiła to Balbina z doradcą Tuska. Co? Ricardo powie, no nie ma innej możliwości, jak nie ma? Są! Tylko nie dopuszczą ci ludzi, którzy chcą zrobić coś. Zobacz, kogo najbardziej atakują. Brauna. Ja nie mówię, że on jest święty. Ale zobacz, kogo najbardziej. Dlatego, że widzą nie w Millerach, czyli w PZPR. Nie w patologii obywatelskiej. Nie w jakichś takich jaczejkach typu Hołownia, czy tam 2050, czy Biedroń. Oni nie. W prawicę uderzają. Ja jestem za drakońskimi, za drastycznymi karami dla bardzo, bardzo złych ludzi. Ale te drakońskie i drastyczne kary nie są dla bardzo złych ludzi. Co z tego, że my przekroczyliśmy prędkość? To my jesteśmy zabójcami potencjalnymi? Jeżeli człowiek, który rozjeżdża kobietę na pasach i ta kobieta umiera, byłby skazany na jakieś ciężkie roboty, no to wtedy powiedziałbym, dobrze, te przepisy są dzisiaj słuszne i miarodajne. Ale jeżeli taki człowiek przez sąd jest uniewinniany, najwyższy, to powiem wam, zobaczcie, koniec października, jeszcze komar chciał mi mówić, pięknie, pięknie, czy? To powiem wam, że tutaj nie ma żadnej sprawiedliwości, nie ma żadnego prawa. Jest tylko gadanina o tym, że jest prawo i sprawiedliwość, a tak naprawdę jest bezprawie i niesprawiedliwość. I będą was wszystkich ruchać wiecie gdzie. W każdy otwór. Dlatego, że się dajecie. Ale to jest wasza sprawa. Ale ja przy tym dostanę po dupie. Dlatego, że wy się dajecie. A ja sam. Czy nas w Polsce jest tak, nie wiem, kilka tysięcy osób. My nie damy rady z armią